Co ci jest? Nic, takie śliczne dzieciątko widziałam dzisiaj. No i co? Nic. Chyba nie opanował cię instynkt macierzyński. No trochę opanował. No ale ty nie możesz rodzić dzieci, masz za małą miednicę. Jakoś sobie poradzę, nie martw się. Mam już nawet imiona. Co, jakie imiona? Darek i Justynka. Nie można dawać dzieciom imion, z których potem się będą śmiały inne dzieci. Nie będą się śmiały, to śliczne imionka. A, jasne. Darek się boi goparek i Justyna głupia jak futryna. No to Mieszko i Asia. Będą wołać Mieszko, bierz go i Asiu, gdzie twój Stasiu? Brydzia i Krzysio. Brydzia to śliczne imię, ale będą wołać za nią Brydzia zjadła śledzia, a za Krzysiem na przykład Krzysio zaraz się sisio. No to Tomek i Dorotka. Tomek ma z błota domek i Dorotka ma w głowie kotka. Sławek i Mira? Sławek się boi szczypawek, a Mira ma świra. No to Marzenka i Ernest. Marzenka jest za cienka, Ernest... No widzisz, nie ma rymu. Ernest jak w tyłku cierni jest. Nie, dzieci nie potrafią tak rymować. To co, rodzice im pomogą, nie wiesz, jacy dorośli są głupi? Wiem, to damy dzieciom takie imiona, jakie my mamy. I wtedy nie będą przedrzeźniać, bo się będą bać nas, że przyjdziemy i zbijemy. Ale ty i tak nie chcesz mieć dzieci. A po co mieć dzieci, jak mam coś takiego jak ty?